Gdzie tym razem nas rzuci, droga Kasiu? Dzisiaj Kasia będzie się bawiła na single trackach, czyli pierwszy gravel na singlach w Świeradowie. Piękny dzień, piękna pogoda, za czym z tego wyjdzie. Ty, Kasia, masz jakieś doświadczenie już z singlami, nie? Dobra, nie było pytania. Single trackami. Już jeździłaś w Bielsku kiedyś na MTB. Jeździłam, przewracałam się. Tak, na crossie Dust w rozmiarze M. A dzisiaj w końcu dobry rozmiar roweru, tylko rower jakby nie ten. Zobaczymy, czy ktokolwiek dzisiaj jeszcze będzie z barankiem na trasie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj nowe wyzwanie. Na 35. Zobaczymy. Dobrze, że mimo sorry, lift tutaj powalczył o lekkie ustawienia. I taki wielki góral jak Kasia daje radę na hopkach. Zwłaszcza po tym, że poprzednio miałaś rower bez przedniej przerzutki. Bo w tribanie najlżejsze przełożenie do lekkich nie należało. A my zaczynamy sobie od podjazdu pod wyciąg w Świeradowie i zaraz wyżej mamy początek pierwszych singli. Jak się czujesz? Underdressed, czyli jak powinna mieć super rower. Ja przychodzę w dresie na imprezę. Wszystkim mówię, single w Świeradowie są takie, że ludzie jeżdżą z dzieciakami na małych rowerkach, z bagażnikami, tak, z trekkingami, więc naprawdę każdy sobie spokojnie przejedzie, tylko trzeba jechać swoją prędkością i cieszyć się życiem. Niekoniecznie trzeba mieć... Najgorszy rower tutaj to jest enduro ze zbyt dużym skokiem, bo jest po prostu zero zabawy, a im prostszy rower, tym więcej przyjemności wyzwania. No i o to chodziło. Single pod smrekiem, na początek zajęcznik. I moim zdaniem jedna z najfajniejszych sieci tras rowerowych w Europie. Naprawdę mnóstwo powstaje tras z singlami, mnóstwo powstaje miejscówek pod trail, pod enduro, ale single track pod smrekiem jest stary, jest niesamowicie rozbudowany, bo to już ponad 80 km ścieżek. A przede wszystkim jest dla każdego i na każdy rower, bo w przeciwieństwie na przykład do Bielska, tutaj trasy są poprowadzone góra-dół. One w większości obiegają szczyty górek, w związku z czym nie ma nudy, bo bawicie się i na podjeździe, i na zjeździe. Nie ma stromych zjazdów, nie ma stromych podjazdów, przez co możecie się właśnie wybrać na najlżejszym rowerze MTB, zwykłym rekreacyjnym góralu, nawet na jakimś trekkingu, no bo jak widać na gravelu, i da się to wszystko przejechać. Oczywiście prędkość i zabawa zależy od, właśnie nie powiem, że roweru, ale od techniki, bo naprawdę jeździłem tutaj na enduro ze skokiem 160 mm, jeździłem tutaj na rowerze trailowym, jeździłem na cross country, teraz jeżdżę na gravelu i bawię się tak samo dobrze na każdym typie roweru, więc to wszystko zależy od tego, jak znacie te trasy i jaką macie technikę jazdy, bo trasy naprawdę, jak widać, pozwalają każdemu się dobrze bawić, więc wszystko zależy tak naprawdę od was, ale ja bym polecał na początek jako idealny rower tutaj jakąś taką lekką trailóweczkę, żeby się wczuć w klimat, a swoją drogą jest tutaj mnóstwo wypożyczalni rowerów, od zwykłych górali po elektryki i zauważyłem, że większość ludzi, która tutaj wypożycza rowery, jednak bierze elektryki, no ale taki znak czasów. Dzisiaj praktycznie wszędzie, gdzie się pojawiają wypożyczalnie elektryków, to są okupowane. Za nami pierwsza część zajęcznika. Kasia przeszła od... Kasia się rozjeżdża jako prawdziwy narciarz. Ja nie zmienię swojego zdania, które wygłoszę na koniec odcinka. Tak, Kasia ma generalnie zdanie odrębne na temat zastosowania tutaj gravela. Ma prawo się nie zgadzać, ja mam prawo mieć zdanie swoje, ale rozjeździła się ewidentnie. A to, co jest najfajniejsze w Świeradowie dla mnie, to te wszystkie sekcje szykan z drzewami po środku. Jak wyczujecie temat, to jest taki flow, a nie znam drugiej trasy, znaczy drugich tras, bo to przecież nie jest jedna trasa, gdzie byłoby takie natężenie na kilometr tego typu elementów jazdy. Gładko, pełna dzida nawet pod górę, bo tutaj chce się jechać nawet szybko pod górę i... Będą pytania o ciśnienie w oponach. Kasia jedzie na około 2 atmosferach. No, 2,5. U mnie jakieś 2,2, 2,3, poniżej 2,5 atmosfery w tufo. W miarę ten, jak myślisz, że jeszcze mogłabyś mieć niższe ciśnienie, czy nie? Nie wiem, nie znam się na to. Nie znam się, słuchaj, w studiu. Kasia jest jak zawodowiec, dają rower, robi robotę i... Mamy teraz na spokojnie, z nami pierwsze 15 km. Zjeżdżamy sobie asfaltem w stronę granicy czesko-polskiej, bo polsko-czeskiej, jak to woli. I jedziemy na najłatwiejsze trasy, czyli na niebieską
zieloną, a stamtąd jedziemy do Ride Center, które Wam pokażemy za chwilę. Zajęcznik, w którym jeździliśmy teraz, nie jest najłatwiejszą trasą moim zdaniem. Jest trochę więcej dziur, trochę więcej kamieni i są fragmenty, które są bardziej w dół. Ale dalej uważam, że są na rowerze górskim w ogóle przejedzie tędy totalnie każdy. To, że Kasia na gravelu przejechała, to naprawdę jest już trochę techniki, naprawdę. Gratuluję, bo to nie jest aż takie proste, czyli żeby pojeździć tutaj gravelem czy przełajką, trzeba troszeczkę więcej techniki mieć. Ale góralem przejdzie każdy, łącznie z dzieciakami. Jesteśmy tutaj i objechaliśmy to, czyli zajęcznik. Teraz idziemy sobie na dół, idziemy do granicy i w planie jedziemy niebieski połączony z kawałkiem czerwonego do Ride Center, który jest tutaj. A potem będziemy tutaj wracać czarnym. Taki jest plan na dzisiaj, około 50 km i 80% jest po singlach i po szutrach. Jak widzicie generalnie po tej mapie, to faktycznie te 80 km tutaj to jest żaden problem. Pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie trasy ujęte w mapy systemu Single Track pod Smrekiem, bo jest tutaj dużo, dużo więcej tras. Bardziej dzikich, nie mówiąc o tym, że w szerszej okolicy również singli nie brakuje, bo te miejscówki się budują praktycznie wszędzie wokół, więc to jest miejscówka na ładnych parę dni, a przynajmniej taki intensywny, trzydniowy weekend jazdy. Zaraz dojeżdżamy do granicy polsko-czeskiej i dosłownie na samej granicy jest wjazd na tą najstarszą, no i zdaniem wielu najfajniejszą część singli. Po polskiej stronie te trasy, które są moim zdaniem są trochę bardziej nudne. To co jest tutaj to jednak jest to, od czego się zaczęła historia singli w Świeradowie i w Smreku. Po czeskiej stronie i naprawdę te trasy są ciekawsze. Zaraz to zobaczycie. Niesamowite są te ścieżki, naprawdę. Coś przepięknego. I te lasy tutaj z tymi jasnymi, dużymi takimi prześwitami między drzewami. Super się jeździ. A to są dwie najłatwiejsze trasy. Zielona i niebieska. Jak widać na załączonym obrazku, dzisiaj postanowiłem trochę Wam rozszerzyć perspektywę. Spodziewając się tego, że na dziurach i na singlach raczej ciężko będzie mi coś nagrywać z kamerą w łapie, to postanowiłem trochę dzisiaj dodać ujęć z jazdy i w końcu wziąłem GoPro na rower, czego jakoś nie lubię specjalnie, ale tym razem GoPro jest, więc na koniec stay tuned, albo nie odchodźcie od ekranów, bo na koniec będzie trochę ujęć z jazdy, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają wrażenia z kierownicy na tych ścieżkach, to na końcu trochę ich sobie złapiemy. Tufo, gravel Spidero, to jest mój ostatnio wybór gravelowy, po tym, na których jeżdżę. Jestem zadowolony, paradoksalnie jestem zadowolony bardziej niż Spirelli Cinturato Gravel, które są dużo droższe. To są opony za 150, chyba 160 zł za sztukę, czyli no też nie jakoś super mało, ale też odczuwalnie taniej niż Spirelli, a moim zdaniem lepiej się toczą i są bardziej stabilne, zwłaszcza na suchej nawierzchni, jakieś takie trawersy. Opona się zachowuje bardziej stabilnie, bo jak widzicie, tutaj bieżnik jest dociągnięty po prostu niżej. On sięga bardziej na bok. Jeszcze na boku są takie podcięte, bardziej ostre ząbki, żeby oponę trochę uspokoić na sypkiej nawierzchni, na jakichś kamykach, na czymś, co tutaj z boku może nas spotkać. Więc naprawdę, jak na razie, aprobuję póki co bez kapcia, ale wiecie, muszę odpukać, bo jak powiem, że bez kapcia, to pewnie zaraz go złapię. Co jest bardzo ważne, to single tracki, jak sama nazwa wskazuje, są jednokierunkowe i nie jeździmy na nich pod prąd. Kierunek jazdy oraz kolor szlaku są oznaczone takimi plakietkami na słupkach. Zawsze jak jest jakieś skrzyżowanie na przykład z drogą, taką bardziej leśną albo szlakiem pieszym, to pojawia nam się taki słupek z tabliczką, żeby nikt się nie pogubił i wiedział, w którą stronę jeździć. I naprawdę tutaj się nie jeździ pod prąd. Jeżdżenie pod prąd jest uważane za totalny przypał i za coś naprawdę mocno wbrew zasadom. Jak widać, rower Kasi jest trochę za mały na stojak i wisi cały. Ale nie spadaj, twój rower tutaj wisi na... z przednim kołem w powietrzu. Ale jest tutaj niezła egzotyka, jak się popatrzy na rowery i dwa gravele wiszące sobie na stojaku. To jest Ride Center. Jest bar. Jest knajpa i jest tłum ludzi, jak widać. Ale można coś zjeść, można wypić, można kciuchy rowerowe. Albo rower przyserwisować. Przecież nam się zdarzyło kiedyś hak tutaj polować. To jest życie. Właśnie po to się jeździło zawsze na rower. Na Czechy, do Czech. Jak Kasia, wrażenia? To ja cię zmieniło od początku, nie? Nie, tyle. Czyli co, jak oceniasz?
miejscówę. Fajnie, ale na takim rowerze. Na góralu. Ale już pod koniec naprawdę się rozkręciłaś. Tempo miałaś takie, zwłaszcza pod górę i po płaskim, że Jezus Maria. No i zostawiamy centrum single tracku pod Smrekiem i lecimy z powrotem do przejścia granicznego, a potem pod górę. Bo plan jest taki, że dostajemy się do Świeradowa, do centrum, nie po asfalcie, tylko wyjedziemy singlami do góry i tam się przedrzemy przez las do asfaltu. A to jest właśnie trasa zielona, czyli najprostsza trasa łącząca centrum ścieżek z ulicą, z asfaltem. To jest trasa dwukierunkowa, totalnie dla każdego. Ostatni podjazd dnia. Jak widać, pozycja aero. To jest pozycja taka, że mnie ręce nie obcierały. Jak najmniej trzymać. Co dało dzisiaj w łapy? Cała czerwona. Jednak gravel, teren, nie ma litości. Więc najbardziej aerodynamiczny góral ever. Znaczy jakbym się czołgała trochę. Jeszcze masz tą antenkę z kamizelki z tyłu, śmiesznie. Niezły zawijaz dzisiaj wyszedł z tej traski. 43 km na spokojnie, 847 metrów w górę. Relaks rodzinny, zdjęcia, filmy. No i w sumie było naprawdę fajnie. No taki dowód na to, że Świeradów-Zdrój się spokojnie nadaje na przejechanie gravelem. I to dla osoby, która w sumie dopiero rowerową przygodę zaczyna. Kasia zadowolona. Myślę, że następnym razem tutaj wrócimy do odmiany z MTB, żeby zobaczyła, jak to może być w troszeczkę bardziej komfortowych warunkach. To oczywiście nie jest tak, że będę was przekonywał, że tutaj gravel to jest najlepszy wybór, bo absolutnie nie. Rower górski jest to idealnym wyborem. Tak naprawdę to idealnym rowerem na Świeradów-Zdrój jest maksymalnie lekkie MTB, czyli albo jakiś w miarę nowoczesny rower cross country, nawet tylko z przednim amortyzatorem. Fajnie jakby miał sztycę regulowaną, ale po prostu zwykłe lekkie MTB. Z tego prostego względu, że tutaj nie ma jakichś dużych przeszkód terenowych, a ważne jest to, żeby rower był lekki, fajnie przyspieszał, bo zobaczycie, że tutaj szybko łapiecie taki flow, że naprawdę macie potrzebę dokręcania pod górę, naprawdę agresywnej jazdy po tych serpentynach, po tych szykanach i to jest naprawdę super, więc enduro nie, jakiś ciężki full też nie, no może gravel to jest po prostu pewna forma prowokacji i przegięcie. Mi się jeździło super, ale ja naprawdę bardzo dobrze znam te trasy, jeździłem tutaj wiele razy. Jeździłem tutaj na różnych typach rowerów, więc staram się po prostu wstawiać sobie kolejne wyzwania, żeby jeździć inaczej, żeby mi się nie znudziło. I mi się podobało, ale tak jak mówiłem na początku, myślę, że MTB tutaj to dalej jest najlepszy możliwy wybór. To dla każdego. Trzymajcie się, już wkrótce ruszamy na kolejne trasy. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym sezonie wam upchnąć jak najwięcej relacji z różnych miejsc. A co w przyszłym, to już naprawdę nie wiadomo. Hej!